Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj zagramy sobie w The Escapist 2. Wiem, dawno mnie nie było na kanale, dawno nie było żadnych filmów ani serii, dlatego postanowiłem kupić sobie nową grę The Escapist 2. Możliwe, że będę ją nagrywał też w koopie, ale na razie pojedziemy sobie solo. Tego nie gramy, bo to jest w sumie więzienie takie pokazówkowe, bardziej teaser, gdzie wszystko jest pokazane. Tutaj tego też nie gramy, ja tutaj sobie zagrałem chwilę, ale wystarczyły dwa dni, a w sumie nawet jeden dzień, żeby wyjść z tego więzienia, bo można korzystać tutaj z pomocy pewnego typka. Więc no, co najwyżej mogę wam pokazać animację początkową w ogóle z całej gry. Więc zobaczmy sobie. No i tak wygląda mniej więcej animacja pierwsza w ogóle. Pokazuje nam rolę pewnego bohatera, Robinsona, który uciekł z więzienia. Możemy tutaj wykonywać jego zadania, to jest jego retrospekcja, jak uciekł z tego więzienia. Myślę, że nie ma sensu tutaj się bardzo rozwodzić nad tym, bo to szkoda czasu naprawdę. Więc myślę, że możemy zacząć od razu. W Center Perks możemy korzystać z pomocy Robinsona, przez co przeszedłem to w dwa dni, więc to też nie ma sensu. Więc przejdziemy sobie od razu do Cougar Creek Railroad. Let's go! Zagramy sobie. O, mandzio. Dobra, możemy tutaj, myślę, zagrać. Wy wszyscy są ciemni. Dobra, start game. Let's go! Gram oczywiście Emdziakiem, stworzyłem sobie tutaj taką postać. Z tymi pomarańczowymi włoskami, jak należy do takiego typa gangstera. A teraz zobaczmy sobie. Aha! Czyli formalnie nie możemy wyjść poza... Nie możemy wyjść poza swoją... Poza swoją celę nie możemy w ogóle wyjść. Nie widziałem w ogóle tej mapki jeszcze. Mamy permanentny zakaz wyjścia poza swoją celę. Okej, okay. Czyli formalnie nie możemy wyjść w ogóle poza swoją celę. My jesteśmy tutaj przewożeni. Mamy permanentny zakaz wychodzenia poza celę. Ale do tamtej skrzynki to ja chcę przejść. O chuj. Nie. Ja jestem w swojej celi. Ja wiem, że ty mnie obserwujesz, naprawdę. Czemu się tak na mnie uwziął? Panie! Panie Janie! A tu siedzę cały czas w swojej celi. Dobra.
Let's go. To jest w ogóle koń. Zgaduję, że to jest jedna z dróg ucieczki. Muszę skraftować udawaną marchewkę, żeby zwabić tutaj tego konia. Okej. Dobra. Muszę skraftować udawaną marchewkę, żeby zwabić tego konia. Tylko jak? Potrzebuję dwóch długopisów. Co to jest? Schła folia. Dobra, przejdźmy się tam dalej. Tego typa już wiemy, jak wyminąć. Nie chciałem tak chodzić. A, dobra. On tylko przychodzi z boku na bok. Myślałem, że przychodzi tutaj. Oj, ci jednak przychodzi. O kurde, jestem w dupi. W życiu jestem. Ja nic tam nie robię, mnie tam nie było. Wydaje ci się. Tobie się po prostu wydaje, że tam byłem. O, shit. On mnie odpuści, prawda? On mi już nie odpuści, prawda? Jednak odpuścił. Nevermind. Muszę tam się przejść dalej, do tamtego biurka jeszcze. Na. Idź sobie, typie, stąd. Fuck me. Muszę szybko znaleźć... No nic tu nie ma? To jest takie zabawne, kurde. Schowam się w szafce, on mówi, że wie, że tu jestem. Ja wygrałem. Po czym odchodzi? Jest takie, nevermind. Halo. Spierdolation. Witam, panie lekarki. Muszę znaleźć, kurde, te długopisy. Teczka? Spoko, może mi się przydać zawsze. Mogę coś z tym zrobić? Nie mogę. Siema, medic. Shitty. Na. Są dwa długopisy. Crowbar niepotrzebny mi jest. O, shitty, nie ma mnie tam. To by się totalnie wydaje, że tam byłem. O, shitty. No weź się! Fuck us, bitches! Nara. Ha! Frajerzy. Mam dwa długopisy te potrzebne, jeszcze potrzebuję folii. Ale folia musi być ewidentnie po tamtej stronie. Nigdzie indziej. O, to tfu! Drugi oficer idzie. Znaczy trzeci, czwarty, ich jest chyba tu siedmiu w ogóle. Tu byłem. Za medykami byłem, ale potrzebuję iść tam, jeszcze dalej. Ja aż tam potrzebuję pójść. O, shitty, troszkę tego będzie. Na. Wait a sec. 4. Jak się wyrzucało itemki? Jakoś się dało wyrzucać itemki.
przytrzymać prawo, wiedziałem. Dobra, muszę się schować teraz tutaj. A, to są te oznaczenia takie śmieszne, dobra. Poproszę mój baton na pierwszy slot. To też chcę wywalić. Chyba mi się chyba też nie przyda. Dobra, będę musiał przejść tam. I będę musiał schować się do szafki przed tym typem, żeby on mnie zostawił. Później przebiec, jak on będzie właśnie w tym miejscu. Przebiec tam dalej. Dobra, ale znalazłem już dwa długopisy. To już jest połowa sukcesu. O, nawet teraz mogę przebiec. Nara. Flyerze, dobra. Tutaj znalazłem długopisy. Pora przejść dalej. Ten jak się porusza? Nie, nie wychodź tu. Nie ma tego tutaj. Tego tutaj też nie ma. Znajdę tą... Jest. Teraz trzeba zrobić perfekcyjny spierdalation. Mamy sztuczną marchewkę dla naszego konia. Teraz muszę przejść przy tym typie. Dobra, w którą stronę będzie szedł? Idzie górą. Pójdę dołem. Okej. Tutaj są panie pielęgniarki, one mi nic nie zrobią. Co jest trochę dziwne, ale no nic mi nie zrobią. Dobra. Ten typ wszedł tam, więc ja teraz mogę przebiec tu. Na ratypie. Idziemy dalej. Przy tym typie będę musiał przejść. No też nie, bo on sobie i tak idzie. Przepraszam za psa. To nie moja wina. Nic wam na to nie poradzę. Lecimy. Horsey. Come here. Chodź tu, koniczku. No proszę, no chodź. O tak. Nara, frajerzy. Ktokolwiek. Yeah. Na F. No nie, no bo to był w sumie speedrun. Taki bardziej. Ale dobra, przeszliśmy pierwsze więzienie. Myślę, że możemy spróbować pobawić się drugim więzieniem. Ten odcinek nie jest jeszcze jakiś długi. Więc myślę, że możemy... O, Staszek Igraszek. Śmiesznie. Więc myślę, że możemy zacząć kolejne więzienie jeszcze, bo ten odcinek wydaje się krótki. W sensie, wydaje mi się, że jakieś 15 minut trwa aktualnie, jak tak patrzę po nagrywaniu. Więc, no, fajnie by było, żeby był dłuższy. Thank you.
O. Chyba widzę już naszą drogę ucieczki. Co my tu ciekawego mamy? W sumie nic, ale mamy ten magazyn. Magazyn nam się przyda. Wszystko nam się aktualnie może przydać. Nie będę wiedział, co jeszcze skraftować. Idziemy na ten, na roll call. Roll call. Roll call, wypowiedz się, gdzie. Naucz się mówić. Dobra, ktoś tutaj ma jakieś zadania. Last time I saw my jar of ink was. Oh, I can't remember. Could you help me look it? Jasne, nie ma problemu. Dobra. Dobra. Lecimy. To jest kwestia znajdywania rzeczy i za to dostaję kasę, więc spoko. Tutaj muszę zapchać toaletę. O, to jest dla mnie, to jest do innego zadania, to jest dla mnie. Zapcham mu toaletę czymkolwiek. Nara. Breakfast time, zaraz pójdę. Dum, 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 O, pilnik z pewnością mi się przyda. Schowaj, schowaj, schowaj. To jest dla kogoś. Jar of ink. Dla Cinnamon Toast Cans. Dla cynamonowego tosta Kena. Okej. Gdzie ty jesteś? O. To jesteś ty? Dobra, muszę znaleźć kolejne dwie rzeczy. Musimy sobie zarabiać, bo. Damage repaired. Okej. Spoko. Panie oficerze, ja tu nic nie robię. Job time. Czy ja mam tu faktycznie jakąś robotę? O, panie, blacha. Blacha mi się przyda. Blacha się przyda. O, panie, blacha się przyda, drewno też się przyda. A ja muszę chyba iść się tam zgłosić. Bo ja nie wiem, czy tam nie można przypadkiem nielegali wnosić, więc. Powiedz tak. A, to jest tutaj. To wejdę sobie jeszcze tu, wezmę od razu drugi temek. Skraftuję to, czego potrzebuję. Kurde, nie mam tyle inteligencji. Co? Panie, nie denerwuj. Zarobię sobie 50 tych, chyba monetek, jak dobrze pamiętam. Im więcej zarabiam, tym lepiej, bo wtedy będę mógł kupować też itemki. A często w sklepach znajdują się itemki bardzo potrzebne, typu, nie wiem, łom. Więc przydają się monetki, mimo wszystko. A, job time jest dłuższe, dobra, spoko. Nie mogę mu skraftować tego, bo jestem za głupi. A nie wiem, gdzie mogę ulepszyć sobie ten statystykę mądrości. Tu jest robota z drewnem, tu jest to, tu jest tamto, a na górze co jest? Tu jest szpital. Okej. O, tu jest jakaś skrzyneczka. No, bardzo chętnie sobie otworzę, zobaczę, co tam jest ciekawego może. Nic. No dobra. Nara. O, to jest wentylacja. O, to też warto wiedzieć. Zróbmy robotnika. Można wejść jeszcze wyżej. Exercise time. Tak, wiem, że to widziałeś. Nara. O, kur... Nara. Nikogo nie ma w domu. O, fuck. Wpadłem mu prosto w ręce. Najgorzej, bo ta pielęgniarka mnie zaniesie na samą górę aktualnie. A nie na samą górę, tutaj mnie zaniesie. A to dobrze, bo mogę jeszcze zdążyć na ten. O, tu jest biblioteka, tu mogę polepszyć sobie statystykę mądrości. Siema.
Idziemy. Muszę być mądrzejszy. Muszę na 40 sobie ulepszyć. Free time idealnie. I have a gift for you. Spoko, jakieś nowe zadania? O, tam widzę zadanko. Formalnie mam plan, bo tutaj mówili. Bo mówili tutaj, że śmieszną ciekawostką jest to, że całe więzienie jest postawione na tym. Na ruinach starej kopalni. I moim pomysłem jest podkop. Formalnie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Mleko. Warto jest wykonywać te zadania dla nich, bo to jest najprostszy zarobek. Jeszcze jak to są zadania. Fulcrant here have been talking. Nie pobiję nikogo, sorry. Wbicie się nie bawię. Odrestauruję sobie troszkę energię. I możemy iść dalej. Myślę, że możemy przeszukać więcej tych szafeczek. Taśma. Przyjdę. Lunch time, spoko. Zaraz idę. Pilnik, zajebiście. Leci po obiadko, znaczy lunch? Tak, to jest obiad. A nie, lunch to w sumie nie jest obiad, lunch to jest ten. Tak, już idę. To jest takie drugie śniadanie bardziej. A co ty masz ciekawego? No halo. Mu podłożyć. Mam mu podłożyć szczura. Dobra. Jestem. Mam nielegale, więc nie mogę tutaj wejść w ten teren. Dobra, najpierw zahaczę o swoją tą. Stworzę sobie łopatkę, żeby więcej rzeczy mi się pomieściło. Idę podłożyć szczura do... szafeczki. Job time znowu. A nie, bo to nie ten, to nie to zadanie. Fuck me. Nie mam żadnych nielegali przy sobie, więc mogę iść. Co?! Medic outfit jest nielegalny?! Serio? O kurde. Nie wiedziałem, dobra, nieważne. Widzicie, byłem taki pewny. Ej, nie mam nic do logo. Logo chyba mogę sobie tutaj przejść. I je po pysku. Dostało mi się po liju.
Ale cóż poradzisz, jak nic nie poradzisz. Dobra, daj mi te 50 tych monetów i ja je też przyzwyczaję. Nara. O Boż. For Parker. O nie, Parker. Dobra, a gdzie mogę zmieniać sobie te zadania? Halo. Nie, sorry, nie pobiję nikogo. Zaczynam się bać tych bramek. O jeez, on jest chyba na górze. Nieważne, zgubiłem się, znaczy zamyśliłem się bardziej, aniżeli zgubiłem. Shower time. Shower, shower. No, 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 no. Tak, wiem, że się spóźniłem, super. Już jestem. No zamknij pysk! Mówisz mi, żebym się pośpieszył, jak tu już jestem. Jak się, kurde, zadania sprawdza? Halo. Tam się pewnie. Halo. O! Dobra, medical outfit mu nie znajdę. Tak! Jakie to jest popsute wszystko. Dobra. Dun, 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 dun. A! Dinner time! Jezu! Nieważne. Niechcący sobie usunąłem misję z tym szczurem. Fuck me. Dobra, zobaczmy, czy ktoś nie ma czegoś do sprzedania. Średnio, wolałbym crowbar. Nach. Jakieś zadanie? Dzięki. Sheet of paper? Shit! Nieważne, to nie to słowo. Free time, mamy czas wolny, dobra. Zaraz kończy się dzionek. Stałem śrubokręt. Gdzie nadarek? Dobra, myślę, że to mi nie będzie potrzebne. Rzuciłem mu to przed twarzą i on pyta się: skąd to się tu wzięło? Co jest nie tak? Skąd to się tu wzięło?
O nie, mam tego szczura nadal. No, w dupie mi z tym szczurem. No, nie wiesz tego szczura. Wracając. Mamy łopatę. Przydałoby się jeszcze jedno drewno, żeby zrobić kolejny tool handle. Kolejną rękojeść, żeby zrobić sobie kwilos. To byłaby spoko sprawa, bo to będzie już ostatni rollcall i zgaduję, że koniec dnia będzie już. Więc fajnie by było to znaleźć. O, ktoś tu deski przesuwają. O, coś tu jest kombinowane ostro. Ach. To mi się nie przyda. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, które sprawdzałem już deski, a które nie. O, shititi, nie. Nie. Och, by was. Serio? O, shit, tam był i drewno do rękojeści, to... Nieważne. No, mogę kupić sobie rękojeść. Kurde, to kupuję w ciemno. Nie stać. Dobra, ale byleby się z tym łomem nie wrąbać teraz przez bramki. Dobra, mamy łom, czyli kolejna część zadania jest tak jakby gotowa. Spoko. Dobra, Parker i Basil są przeszukiwani, spoko. Tu możemy iść. Okej. Dobra, no to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Komentujcie i lajkujcie, żebym ja wiedział, że się spodobał, bo wiecie, no. To, że wy sobie teraz powiecie, no fajny był, no, to wiecie, no ja tego nie usłyszę, a chciałbym wiedzieć, czy wam się podobają te odcinki, czy nie. Więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał się odcinek, tak jak mówiłem. Zamierzam wrócić trochę do nagrywania, bo zaniedbałem ostatnio ten kanał. Lecimy po 1000 subów. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, odcinkach, coverach, live'ach i tak dalej, tym wszystkim. I cześć!